No dobra, ostatnie pytanie, co nie? Okej, ostatnim pytaniem jest, Ania pyta, jaki jest cel kobiecości, jak wygląda zdrowa kobiecość według ciebie? Jaki jest cel kobiecości? To mogłabym spytać w tym momencie. Jaki jest cel gruszki? Bycie gruszką, jakby, no. Ja byłam na etapie, gdzie sama się zastanawiałam. To nie jest prześmiewcze. To nie jest prześmiewcze w tym momencie. Jakby chciałabym, żeby moja intencja, która stoi za tym, co przed chwilą powiedziałam, była też jasna. Ja już jestem jakby w dystansie od takiego rozważania i takich pytań. Pamiętam niemniej, jakie to było, gdy sama się zastanawiałam, jaki jest. Co w zasadzie być kobietą, co to w zasadzie znaczy, po co tak i po co i w ogóle. Na tamtym etapie czułam się po prostu bardzo zagubiona. Ja też nie wiedziałam, co to do końca ma znaczyć i w którą stronę prowadzi. Celem kobiecości, ja chyba zamknę to w jednym zdaniu, jest po prostu bycie. Bycie. Po prostu bycie w tym. I bycie tym. I bycie przy tym. I no, bycie. Nie jest, to nie jest jakby. To jest początek, to jest jakiś cel. Z tego trzeba zrezygnować. To jest bycie. Po prostu bycie. I druga taka część tego pytania, jak wygląda zdrowa kobiecość według ciebie? Czuję tak bardzo kolektywnie taką energię tego, że jest bardzo trudno doświadczyć zdrowej kobiecości. Jest łatwiej, ale wciąż trudno doświadczyć uzdrowionej kobiecości w kobietach, które są gdzieś obok nas. I ta uzdrowiona kobiecość, bo trudno mówić o właśnie zdrowej, bo trzeba naprawdę mieć dużo, szczerze, szczęścia, żeby przyjść na świat w domu, w którym kobiecość jest celebrowana od pierwszych chwil. Gdy jest się niemowlęciem, potem dziewczynką, wtedy nastolatką, wtedy no, takim podlotkiem, wtedy tą młodą kobietką, w końcu kobietą, kiedy jesteśmy bardzo dojrzałe, kiedy jesteśmy stare. Żeby na każdym etapie rzeczywiście doświadczać takiej celebracji wszystkich okresów naszego życia. No, jest bardzo trudno przyjść na świat w takim domu, w którym takie wzorce są. Częściej. I obecnie bardzo to jest piękne. Wiele kobiet uzdrawia swoją kobiecość i ich córki, ich synowie będą miały taki obraz. Częściej można spotkać kobiety, które zintegrowały swoją kobiecość i te mogą nam pokazać, jaka ona jest, ale nadal to jest ich ekspresja, ich wewnętrznej, indywidualnej drogi ku sobie. Uzdrowiona kobiecość jest człowieczeństwem. Spójnym ze swoim systemem wartości, spójnym w wyrazie swojej prawdy, swojej autentyczności, taką, jaka ona jest, w momencie, w którym się dzieje, razem z odpowiedzialnością za to, gdy to się dzieje, lub jeśli nie w odpowiedzialności za to, gdy to się dzieje, to z takim retrospektywnym spojrzeniem i nawiązaniem do tego, że wtedy, kiedy to się działo, to ja byłam chamska albo niedobra. I bardzo za to przepraszam, i teraz obiecuję, że będę lepszym człowiekiem. Będę trochę lepsza od tamtej mnie, która nie była. Ale dzięki temu się przynajmniej czegoś uczę. Myślę, że to jest też spójność ze swoim duchowym przesłaniem. Moim duchowym przesłaniem. I powiem wam, wiesz co, wiecie co, to jest takie. Ja wiem, że to jest duże, co ja powiem. Dziś rano przed jedną kobietą, która jest moją serdeczną przyjaciółką, która bardzo mi pomaga obecnie. Przyznałam się, pisząc do niej wiadomość, że gdy wymyśliłam słowo Jonimperium, i to były moje warsztaty darmowe, ja je będę robiła w ogóle 4 razy w roku, to już jest taki mój must do, będę informować w moich mediach na bieżąco, ale gdy wymyśliłam słowo Jonimperium, składając Joni i Imperium, to automatycznie przyszła do mnie taka piękna wizja tego kraju, w którym teraz żyjemy, w którym kobiety czują się bezpiecznie w swoich ciałach i czują się radośnie, gdy mężczyźni mają erekcję przy nich, bo one odbierają to jako komplement. A mężczyźni czują się spokojnie z tą erekcją, bo wiedzą, że po pierwsze odbierane jest to jako komplement i oni nie muszą się tego wstydzić i nie myśleć sobie od razu, że atakują swoją osobą kobiety. I miałam taką wizję właśnie, że to jest kraj, w którym kobiety czują się celebrowane od pierwszych chwil życia.
które czują, że mają piękne powiązanie z penisami swoich partnerów i potrafią je czcić i potrafią się nimi cieszyć, bo potrafią się cieszyć swoimi joniami, potrafią się cieszyć swoimi piersiami. Kobiety, które wiedzą, że jak wchodzą do pokoju, to pierwsze wchodzą piersi, ostatnio wychodzi pupa. Kobiety, które nie boją się siwieć. Kobiety, które celebrują, że cycki opadają i robią się wtedy mięciutkie. Kobiety, które są seksualne od pierwszych chwil do końca, do ostatnich. Mężczyźni, którzy są połączeni z tymi kobietami i ze swoimi ciałami, odkrywając poprzez kobiecość swoich kobiet swoją miękkość i swoją wojowniczość. Taki magnetyzm, że o matko, i przyszło do mnie takie myśli. I początkowo, jak bardzo się tym ekscytowałam, to przestraszyło mnie to, bo to są duże słowa. Jakaś tam Sabina, taka czarnulka z Wiochy, chce zbudować jakieś imperium. Ej, jasne. I zawsze dostanę potwierdzenie akurat czegoś takiego. Jasne. Zawsze. Ale często dostaję potwierdzenie właśnie tego pierwszego. W oczach kobiet, którym mogę służyć, w oczach mężczyzn, którym mogę służyć i trochę im pomóc, stawać się trochę lepszymi na danym etapie, na jakim są. To jest przepiękne. Jedyne w swoim rodzaju. I jeżeli jestem w stanie pomóc jednej osobie, która ma cały wszechświat przecież w sobie, którym zarządza, na który ma wpływ, dzięki czemu może wybierać trochę lepiej, dzięki czemu może być przykładem dla kogoś innego, dla swoich dzieci, dla swoich partnerów, dla swoich przyjaciół. Jeżeli mogę, to ja już to zrobiłam. I przyznaję, to są duże słowa, to jest ogromne, co ja sobie wymyśliłam, że zacznę od Polski, wprowadzę to na cały świat i mogę nigdy tam nie dojść i walić to. Winston Churchill powiedział, celuj tutaj. Jak będziesz celować tu, to może uda ci się dojść tutaj. Ale jak celujesz tu, czajcie, o co mi chodzi. Więc ja nie będę, nie wiem, grać nisko i ja nie będę sobie umniejszać. Tyle, ile mogę, to po prostu mam swoje 100% i każdej osobie, która ze mną pracuje, też to mówię, masz moje 100%. A jeżeli ja nie jestem w swoich 100%, to ci o tym powiem, i przeniesiemy to spotkanie na następne. Ja zacznę się... Tak, tak jest. Ta wielkość tej wizji jest po prostu taka obezwładniająca. Ania pisze, piękna wizja. Wiem. No. Aniu, ja też ci bardzo dziękuję w ogóle za twoją obecność w mojej przestrzeni. Jest bardzo wzbogacająca. Wzruszyła mnie wizja takiego imperium. Chcę tego, już się dzieje. Ewa, ja wiem, że to się już dzieje. Ja, nawiązując może do tego, czym się ze mną podzieliłaś do tej pory po naszych procesach, to już jest. Energia poszła, impuls poszedł, poszło w eter. Ja też nie wymyśliłam takich wizji, powiem szczerze. Ja ją skądś jakoś ściągnęłam i ona mi się urodziła dosłownie w akcie samomiłości. I jeżeli ja ją sobie spłodziłam w sobie i mogę ją wydać dalej, każda z Was i wszystkie, które będą oglądać to później, też mogą. I to jest wizja kobiecości uleczonej według mnie.